Witolda Gadowskiego i Gadowski TV. Witamy księdza, profesora Tadeusza Guza, moim zdaniem najwybitniejszego współczesnego filozofa. Zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu: Ideologie, które doprowadziły do Auschwitz. Czy wolno byłoby mi, drodzy Państwo, poprosić o powstanie i odmówmy modlitwę za wszystkich męczenników tego miejsca, których prochy rozsiane są tutaj po oświęcimił i zapewne po najbliższych czy dalszych okolicach? za wszystkich męczenników II wojny światowej naszej ojczyzny narodu polskiego polonii i całej rodziny ludzkiej i prośmy Boga poprzez wstawiennictwo niepokalanej Matki Bożej Maryi Królowej Polski o najpiękniejszą złask dla nich o dar niebieskiego wiekuistego domu, a dla wszystkich sprawców ich męczeństwa, prośmy najmiłosierniejszego Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela boskiego i odkupiciela wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Pełnego miłości miłosiernej, oczywiście, jeżeli taka jest Jego przynajświętsza wola boska, o przebaczenie dla nich, tych okrutnych i przekraczających wszelkie ludzkie wyobrażenia o złu nieprawości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie zbaw. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Godzina śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Najświętsze serce Jezusa, niepokalane serce Maryi, Królowo Polski, święty Maksymilianie Maria Kolbe, święta Teresa Benedykta od Krzyża, wszyscy święci i błogosławieni męczennicy tego. Tego obozu zagłady i kaźni trzeciej rzeszy niemieckiej, i wszyscy męczennicy II wojny światowej, wszyscy święci i święte Boże, wszystkim naszym Ojcom i Praojcom, wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie te zapowiedzi teraz się spełnią. A sam osobiście jestem zaszczycony, że mogę zapowiedzieć jednego z najwybitniejszych intelektualistów działających teraz w Polsce, księdza profesora Tadeusza Guza. Zapraszam na ucztę intelektualną. Wielcy, szanowny i drogi panie redaktorze Witoldzie wraz ze wszystkimi współpracownikami i organizatorami tego błogosławionego spotkania. Wielce, szanowni i kochani Państwo, to dla nas wszystkich wielki zaszczyt, żeby znaleźć się w tym miejscu jednym zapewne z najbardziej charakterystycznych dla dziejów świata w aspekcie zmagania się Boga z szatanem, prawdy z kłamstwem, czy dobra ze złem, czy prawości z nieprawością. To jest to miejsce oświęcim. I jak Państwo doskonale wiecie z naszych dotychczasowych spotkań, także w tym miejscu przed trzema laty, i z innych, i z osobistych naszych spotkań, że najlepiej jest ukazać zagadnienie słowami samych sprawców. Zresztą tak pracuje wielka i prawdziwa nauka. Że wydobywa ze źródeł te treści, które należy przeanalizować, rozważyć czy wyjaśnić. I otóż, o tym, na jakich ideologiach Trzecia Rzesza Niemiecka zbudowała cały system śmierci i z całą pewnością jeden z najniebezpieczniejszych satanistycznych systemów świata w dotychczasowej historii, to chciałbym tutaj przywołać kilka dokumentów, może nawet więcej, w trakcie naszej rozprawy. Ich rozpocznę od zapisu w dzienniku Józefa Gebelsa. Ducha Niemieckiej ideologii nazistowskiej oddaje następujący fragment tego pisma, w którym Goebbels pisze o Amerykanach. Nasza niemiecka propaganda pracowała częściowo dobrze, ale także częściowo nadzwyczajnie źle. Niemieccy propagandziści nie rozumieją, jak się ustawić względem mentalności amerykańskiej. Amerykanin lubi słuchać sensacji. Jego nie interesują podstawy filozoficzne socjalizmu narodowego. Rozpoczynając od Kanta lub Hegla. Amerykanin jest człowiekiem faktów. Także my szacujemy prawdopodobnie jego władzę pojmowania o wiele za wysoko. Zbyt dużo mózgu nie ma naród amerykański. Musi się z nim rozmawiać w sposób najbardziej prymitywny. Drodzy Państwo, może nieraz a w szczególności pośród naszych społeczności słowiańskich, które są bardzo takimi społecznościami serca, uczucia, emocji, to te słowa podstaw filozoficznych w pamiętnikach Gebelsa brzmią dziwnie. Ale pamiętajmy, że w całych dziejach świata jakie dotychczas miały miejsce, u samych podstaw wszystkich najważniejszych ich faktów stoi konkretna myśl, czy systemowo opracowana w postaci teorii. Nic, aż do godziny obecnej, do tak zwanej operacji COVID-19, nic nie dzieje się z przypadku. Nic, co jest poważniejszego w historii świata, nie jest nieprzemyślane. I dlatego nam, Polakom, tak bardzo trudno jest dzisiaj żyć w kraju i pośród Polonii zapewne. Między innymi z tego faktu historycznego, że nas. Począwszy od czasów zaborów, aż do godziny obecnej, odcinano systemowo od filozofii. A co to znaczy odcinanie takich społeczności jak naród polski, czy Polonia od filozofii? To jest odcinanie danego narodu, czy całej ludzkości od rozumowego podejścia do rzeczywistości. Dlatego, kochani, możemy w Polsce nie wiadomo jakie hymny wykonywać na rzecz edukacji, ale tak długo my nie ruszymy z miejsca z edukacją polską, jak długo nie wprowadzi się do systemu edukacji polskiej klasycznej i chrześcijańskiej filozofii. Führer powiedział do Hermana Rauschninga, My więc, mój panie, my trzęsiemy się z rządzy władzy i nie wstydzimy się w żadnym przypadku, by się do tego przyznać. Jesteśmy opętani tym najwyższym dobrem. Jesteśmy fanatyczni w naszej rządzy władzy. Dla nas nie jest to po prostu bezkrwawa nauka. Ta rządza do władzy to literalnie sens i treść naszego życia co idealnie koresponduje z pojęciem ibermensza Fryderyka Niczego, jako typowego człowieka rządzy. Zauważcie, kochani, że to nadmienienie kanta czy hegla, a szczególnie hegla w myśli Gebelsa, oznacza, że Trzecia Rzesza Niemiecka sięgnęła do najsystematyczniej opracowanej negacji klasycznego rozumienia rzeczywistości i katolickiego rozumienia rzeczywistości, jaki kiedykolwiek i ktokolwiek opracował. Bo wiemy, że Hegel zasadniczo, istotowo dokonał zmiany interpretacji rzeczywistości. Poprzez zakwestionowanie takich zasad jak zasada tożsamości, czy niesprzeczności, czy przyczynowości, de facto Hegel zrujnował wszystkie prawdy, które ludzkość do Hegla poznała jako prawdy. Na przykład, że istnieje jeden Bóg z pozycji rozumu naturalnego i z pozycji klasycznej interpretacji objawienia w Jezusie z Nazaretu, że istnieje ten jeden Bóg w trzech odrębnych osobach. I to była ta kropka nad i w rozumieniu ostatecznej racji rzeczywistości, że jest. Nią stwórczy duch Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. I teraz, co zrobił Hegel, żeby nie sięgać głębiej? Hegel przeinterpretował na gruncie teologii protestanckiej głównie Marcina Lutra, o czym sam pisze. Ekspresis verbis, dokonał przeinterpretowania wszystkich pojęć. I tak na przykład, jeżeli chodzi o pojęcie Boga Kreatora, to dla Hegla, dla rozumienia Boga Stwórcy konstytutywnie, czyli istotowo, Bóg Heglowski potrzebuje człowieka, żeby zrozumiał, że On jest Bogiem. Czyli co to znaczy? W myśli idealistycznej Hegla chodzi o to, że w miejsce dzieła Bożego, które nazywamy stworzeniem, wchodzi proces samostwarzania się Boga którego najistotniejszym ogniwem jest człowiek, bo bez człowieka Bóg Heglowski nigdy by nie uzyskał świadomości siebie jako absolutu. Dlatego też rozumiemy, kochani, że tutaj... To przeinterpretowanie Boga, Kreatora na kogoś, kto czyni nas narzędziami stawania się Bogiem, czyli tego, który nas totalnie uprzedmiotowił, którego jesteśmy niewolnikami. To rozumiemy, kochani, że tę strukturę z heglowskiego, niemieckiego idealizmu przejęli naziści, ale strukturę w sensie formalnym, bo my będziemy widzieć, że jest różnica między Heglem a systemem Trzeciej Rzeszy Niemieckiej jeśli chodzi o ostateczną artykulację jej jako ideologii. A tutaj proszę zobaczyć, co się stało u Fryderyka Niczego, a mianowicie on wyartykułował, wydobył z idealizmu Hegla to, co jest motorem w rozwoju Boga Heglowskiego. I tym motorem, drodzy Państwo, w rozwoju, bo, w samorozwoju Boga Heglowskiego jest rządza. A co to jest, drodzy Państwo, obiektywnie rządza? To jest brak. To jest wada. A w sensie prawno-moralnym nazywa się peccatum mortale, czyli grzech śmiertelny. Dlaczego? Bo naturą rządzy jest zabić skonsumowaną ofiarę, zabić byt. U Hegla funkcjonuje rządza w ten sposób, że ona jest przejściowa. To znaczy, że przynależy do bytu boskiego, tylko że Hegel by nie utrzymał swojego systemu w tej jego dialektyce sprzeczności, gdyby rządził, oddzielił od tego, co w bycie absolutnym, czyli w Bogu jest dobre, czy prawdziwe, czy prawe. Czy co jest bytem? Fryderyk Nietzsche nie poradził sobie już z tym, żeby sprzeczność, te obydwa bieguny sprzeczności, czyli to, co jest w bycie bytem i jego negacją, czyli na przykład to jest synteza prawdy i kłamstwa, czy dobra i zła. Fryderyk Nietzsche był chyba osobiście jako człowiek zbyt wrażliwym człowiekiem, jako syn pastora protestanckiego, we wierze protestanckiej takiej klasycznej wychowany. Nie poradził sobie i dlatego po prostu nie tylko osobiście oszalał, bo jego Wrażliwa bytowość załamała się pod wpływem tej dialektyki heglowskiej i luterańskiej, naturalnie, i on skupił się na rządzy jako rządzy. Dlatego właśnie niemieccy naziści dostrzegli w tym aspekcie. Większość przy, większą przydatność systemową rządy, która się u Fryderyka Niczego usamodzielniła, aniżeli przydatność szeroko pojętego systemu Hegla, który jeszcze dąży do prawdy, jeszcze dąży do dobra czy do prawości, jakkolwiek. Wszystkie te aspekty bytowania i Boga, i człowieka są sprzeczne w sobie. Przejdźmy do Hansa Franka i jego bardzo ciekawego zapisu, wydanego w 1937 roku, w którym pisze, na początku analizy stoi więc nie państwo, co było faktem w systemie Hegla, że państwo było najdoskonalszym wcieleniem Boga Heglowskiego, lecz naród. Ale jak jest tutaj pojęty naród, to zrozumiemy. Reprezentantem narodu jest Führer. Przez niego działa naród. On jest najwyższym dowódcą wojennym, politykiem, ustawodawcą, sędzią i administratorem. On nie jest w żadnym wypadku niezwiązany. Ponad nim stoi prawo, które rosło w narodzie. I wypróbowane zostało w walce najbardziej niemieckich członków narodów w świecie, nieprzyjaciół. I dlatego jest ono o wiele mocniejsze niż każda ustawa i to, co bezczasowe. To prawo jest światopoglądem socjalistyczno-narodowym. On, tenże światopogląd tworzy najgłębszy i najpewniejszy fundament porządku życia narodu niemieckiego. On jest prawem fundamentalnym. Narodu, niepisaną konstytucją, przez którą określa się wszelkie chcenie i działanie. I tutaj, drodzy Państwo, bardzo warto zwrócić uwagę, że Pojęcie narodu w Mein Kampf jest z pozycji natury, czyli tego, kim jest dana społeczność, także społeczność niemiecka, jest dla Führera i jego socjalizmu masą, bezkształtną. Führer nie używa względem natury narodu Niemców czy rasy germańskiej pojęcia narodu. Lecz to pojęcie folk pojawia się dopiero wtedy, kiedy duch Niemców zostanie uformowany w oparciu o dialektykę Hegla. Która u Karola Marksa i Fryderyka Engelsa zyskuje postać materialistyczną i oczywiście jeszcze jest wzmocniona tą, tym pojęciem rządzy i ibermensza i, i, i innych bardzo ważnych terminów z myśli Fryderyka Niczego. I dopiero wtedy. Führer i III Rzesza Niemiecka w stosunku do społeczności niemieckiej, germańskiej aplikują pojęcie narodu. Dlatego pojęcie narodu w Mein Kampf i u wszystkich ideologów III Rzeszy Niemieckiej ma ściśle rodowód socjalistyczny. Nigdy. Na żadnym etapie trzecia rzesza niemiecka nie była ruchem prawicowym. Zaliczanie zatem ruchu socjalistyczno-narodowego trzeciej rzeszy niemieckiej do ruchów np. przykład faszystowskich czy prawicowych jakiegokolwiek typu w ogóle nie znajduje w źródłach, którymi dysponowała Trzecia Rzesza Niemiecka jakiegokolwiek odniesienia, a zatem socjalizm rasistowski III Rzeszy Niemieckiej to jest bliźniak wszystkich także obecnie neokomunistycznych ruchów i neosocjalistycznych czy socjalistycznych właśnie skorzeni takich wyrasta. Dlatego jeden z ważniejszych teoretyków III Rzeszy Niemieckiej, Rudolf Bechert, powiada, używa takiego pojęcia konieczności socjalizmu. Ten, kto nie rozumie, że III Rzesza ideologicznie wyrasta z socjalizmu, nie rozumie w ogóle III Rzeszy Niemieckiej. Goebbels pisze. Führer wprowadza w tym kontekście wiele nadzwyczajnie interesujących punktów widzenia. Rozpoczyna ponownie mówić o przeciwieństwie Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel. Kanta uważa on za jednego ist, istotnie dynastycznie powiązanego filozofa. Schopenhauer jest urodzonym pesymistą. Ale jeżeli Schopenhauer świat spostrzega jako myślowo najgorszą istotę, a człowieka myślowo jako najbardziej godnego pogardy, to musiałby on właściwie wyciągnąć z tego konsekwencję i zamiast pisać 13 książek, powinien sam ulotnić się z tej doliny nędzy. Tego on nie uczynił. Nicze. Jest tutaj bardziej realistyczny i bardziej konsekwentny, dostrzega wprawdzie szkody świata i rodzaju ludzkiego, ale wyciąga z tego wniosek żądania nadczłowieka, żądanie bardziej umocnionego i intensywnego życia. Dlatego nicze jest naszej koncepcji naturalnie o wiele bliższy, aniżeli Schopenhauer. Jak bardzo chcielibyśmy w szczególności Schopenhauera cenić? Hegel jest ze wszechmiar powiązanym filozoficznie sługą książęcym. On zasługuje, jak bniema Führer, na twardą i bezwzględną duchową karę chłosty, której on doświadcza od Schopenhauera. Pesymizm nie jest wystarczający. By ujaźmić życie ludzkie. Życie ludzkie jest sprawą stałej walki selekcyjnej. Kto nie walczy, rozpada się przy tym. Filozofia ma tylko zadanie wzmocnić życie i uprościć, a nie pokryć jej zasłoną pesymistyczną, jak czynił to Schopenhauer. Proszę zauważyć, że tutaj nie mamy wątpliwości, że te podstawy ideologiczne Trzeciej Rzeszy Niemieckiej są osadzone w myśli Niemców, które, a ponieważ wszyscy ci wyrastają z dnia XVI, -wiecznej rewolucji religijnej, jak mówi Heinrich Heine, w takim dziele o historii religii i filozofii w Niemczech, ale Heinrich Heine pisał to dzieło na emigracji w Paryżu, ponieważ obawiał się pruskiego systemu, że będą go ścigać, a wiemy, że w Prusach, jeżeli ktoś poddawał krytyce protestantyzm, to poddawał religię państwową krytyce na co Prusy nie mogły sobie pozwolić jako pierwsze protestanckie państwo w historii świata. Zresztą tylko i zasadniczo powstałe ze względu na wspaniałą polskiego katolickiego króla. Co jest tutaj bardzo ważne i do czego jeszcze nawiążemy? Tutaj pojawia się pojęcie walki selekcyjnej. A my wiemy, o czym mówi Goebbels czy Hitler, używając takiego pojęcia, że to jest nawiązanie do zasady selekcji w, w teorii ewolucjonistycznej Charlesa Darwina. To jest jeden z najistotniejszych filarów III Rzeszy teoria ewolucji Darwina. Oczywiście. Jeżeli y, mówimy y, o filozofii, to wiemy, drodzy państwo, że y, 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 u niczego nazistów niemieckich y, fascynowała krytyka chrześcijaństwa katolickiego w myśli niczego. I dlatego też ta negacja katolickiego chrześcijaństwa przez... Fryderyka niczego, to był jeden z takich najważniejszych jakby aspektów może jeszcze bardziej ważniejszy niż ten aspekt pojęcia rządzy niczego. Ale drodzy Państwo, co w tym kontekście warto wspomnieć. A mianowicie, warto wspomnieć, że już w 1933 roku Heinrich Rickert, Upominał się o naukowy status filozofii. Cytat. W naszych dniach spotyka się coraz częściej obwieszczenia, które odmawiają filozofii charakteru nauki, a której prawa do bycia nauką powinno się bronić wbrew prądom czasu. Ponieważ wprawdzie filozofia jest pewnym ryzykiem, ale całość świata ukazuje się tylko w teorii a której brak może doprowadzić do ludzkość do wielkich dramatów a zatem zauważmy drodzy państwo że trzecia rzesza niemiecka w swojej ideologicznej warstwie była świadoma że jeżeli nie dokona się zmiany paradygmatów w nauce, o czym zawsze decydowała w całej historii nauki filozofia, bo przecież jak wiemy, wszystkie nauki humanistyczne, przyrodnicze i techniczne nawet wyrosły z filozofii. I zrozumiałym jest dla wszystkich, którzy decydują się na wywarcie zasadniczego wpływu na dzieje świata czy ludzkości, że jeżeli nie sięgnie się po narzędzia filozoficzne, to nie będzie się odgrywać istotnej roli w dziejach świata. Na przykład ta słaba pozycja Polski w Unii Europejskiej czy na arenie międzynarodowej to wynika z faktu, że od kilku wieków Polska nie bazuje na prawdziwej filozofii. A wiemy, że jeżeli chce się mieć coś do powiedzenia takiego istotniejszego dla ludzkości, to nie uczyni się tego bez tych narzędzi, które wypracowała klasyczna filozofia. I Arystoteles uczy, że jak coś raz odkryliśmy za prawdę, to na zawsze pozostaje prawdą. Dlatego właśnie, drodzy Państwo, tutaj... Wciąż powraca nam ta kwestia filozofii i proszę zobaczyć, że nawet Trzecia Rzesza Niemiecka broniła się przed tym, żeby nie odrzucać filozofii, tylko co było dramatem w Trzeciej Rzeszy w tym aspekcie, że filozofia została całkowicie zinstrumentalizowaną przez tych poprzedników, którzy ideologów Trzeciej Rzeszy wyprzedzili. I tutaj właśnie, jeśli mówimy yy, o tych podstawach, to proszę posłuchać, co mówią przedstawiciele Trzeciej Rzeszy, co jest podstawą światopoglądu rasistowskiego narodowościowego, że jest tą podstawą nauka przyrodnicza XIX stulecia, z Karolem Darwinem na czele. I oczywiście tutaj. Takie pojęcie jak nauka o rozwoju, jak biologia, nauka o rasie, czy pojęcie rasy. I, i właśnie w tym kontekście yy, yy, właśnie mamy tutaj taką wypowiedź Gebelsa ponownie, który twierdzi, że człowiek jest i pozostaje kanalią, czyli Istotą zasadniczo skorumpowaną. Ale człowiek przecież nie chce i przecież nie może. On musi mieć walkę i sprzeciw, i przeciwieństwo. Co to znaczy? To znaczy, drodzy Państwo, że człowieka Trzecia Rzesza pojmuje jako sprzeczność. I tylko wtedy, kiedy jak twierdził Nietzsche, że jeżeli człowiek nauczy się zabijać z całą świadomością i całym żarem swojego bytu, dopiero wtedy będzie się stawał tym Ibermężem. Tak samo i tutaj w trzeciej Rzeszy proszę zauważyć, i to w wielu momentach, co znalazło tutaj w Oświęciemio swoje apogeum. Nieprawości, żeby po prostu tak zniszczyć, unicestwić człowieka, żeby ślad nawet popiół, po nim zaginął. Sekretarz III Rzeszy Sztukart, nawiązując do nauk przyrodniczych XIX wieku i interpretując ewolucjonizm. Karola Darwina z pozycji rasistowskiej ideologii stwierdza, iż Trzecia Rzesza musi się stąd przyznać do harmonii z zasadami fundamentalnymi przyrody, głównymi rysami istoty niemieckiej i z jego zasadniczym myśleniem rasowym, czyli także z myślą Ferrera. I tutaj... Drodzy państwo, myśl Firera czy zasada Firera jest zasadą kształtującą życie narodu niemieckiego i państwa. Socjalizm narodowy utworzył w ten sposób formę polityczną specyficznego niemieckiego charakteru, który już potwierdził się w historii niemieckiej. Istota państwa Firera istnieje najpierw w tym że na szczycie stoi Führer, którego duch i wola uduchawia i kształtuje państwo, wyciska na nim piętno, w nim tkwi najwyższa i ostateczna decyzja we wszystkich sprawach państwa. W jego ręku spoczywa ostatecznie wszelka władza. Musi być jedna wola, i jedna wola musi kierować. Proszę zauważyć, jaka to jest satanizacja nauki katolickiego chrześcijaństwa o tym, że ostateczną racją bytu jest wola Boga, odwieczna wola Boga, która jest zarazem bytowo, odwieczną miłością. I perwersja tej ideologii trzeciej rzeszy tego socjalistycznego rasizmu sprawia, że Führera wprowadzono w miejsce absolutu i przyznano mu wszystkie atrybuty, które klasyczna filozofia przypisała najwyższemu bytowi, który nazywamy Bogiem jako najdoskonalszą istotę a klasyczna teologia w interpretacji chrześcijaństwa katolickiego na czele z magisterium eklezje czyli z urzędem nauczycielskim kościoła właśnie rozszerzyła i pogłębiła nasz horyzont poznawczy że u podstaw świata i bytu stworzonego nie stoi tylko absolutny rozum boski, który myśli wszechświat, a w nim człowieka, lecz u podstaw świata stoi wola boska, która jest jednocześnie wiecznie, tak jak Bóg jest wolą, tak Bóg w swojej boskiej woli jest jednocześnie wiecznie miłością. I to miłością miłosierną to znaczy taką na którą byt stworzony z wyjątkiem niepokalanej matki najświętszej Maryi nie zasługuje żeby istnieć. A zatem rozumiemy, że socjalizm narodowy trzeciej rzeszy niemieckiej zrywa radykalnie z nauką o odwiecznie i absolutnie doskonałym Logosie, czyli odwiecznym Synu Bożym, który się objawił w Jezusie Chrystusie, bo Führer poprzez to, że uzyskał te klasycznie pojęte atrybuty boskości, to on także uzyskał przez ten fakt również atrybuty najprawdziwszego i jedynego mesjasza upadłego stworzenia. A to, że oni też mieli świadomość, że stworzenie ludzkie jest upadłe, świadczy fakt, że mają zasadnicze rozróżnienie między dobrem a złem. Dlatego właśnie tutaj, drodzy Państwo, Führer w jego piśmie, które najprawdopodobniej jest pismem zbiorowym, Mein Kampf, pisze tak. Tak rozpocząłem zapoznawanie się z autorami tej nauki, czyli nauki Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, ażeby studiować podstawy ruchu. I doszedłem prawdziwie do zrozumienia treści i woli pracy życia Karola Marksa. Jego kapitał zrozumiałem dopiero teraz, dokładnie tak, jak walkę socjaldemokracji przeciwko gospodarce narodowej. Adolf Hitler nie czytał, drodzy państwo, Pism prawicowych, czy naukowych, czy też dziennikarskich. Podobnie pisze Józef Goebbels. Czytam kapitał Karola Marksa. Alfa i omega dzisiaj rozpadniętego materializmu. Ale książka jest przecież zbyt mocną i fascynującą, jakoby można byłoby to załatwić przy jednym podejściu. My, młodzi Niemcy, musimy być przygotowani na poważne duchowe walki. Sama fascynacja nie uczyni tego sama. Musimy być pilni i szczerzy względem siebie samych. To jest nasze zwycięstwo. Niekiedy obserwuję mnie samego, a potem wschodzi we mnie jasna radość, że ponownie mam wiarę i nowy cel. Dookoła błądziłem bez wyboru i norm w duchu. Teraz jestem mocny i uzbrajam się do walki o ostateczną niemiecką formę egzystencji. Drodzy Państwo, właśnie widzimy, że ze socjalistycznych źródeł wszyscy najważniejsi ideolodzy III Rzeszy Niemieckiej czerpią najważniejsze dla nich treści. I dlatego też właśnie tutaj, drodzy Państwo, to, że nie istnieje żaden Bóg poza tym światem, tego już dokonał Hegel. Ale to, że Führer, Goebbels, Rosenberg i pozostali ideolodzy III Rzeszy różnią się od Hegla, bo ich tym najważniejszym bytem nie jest duch absolutny, lecz Führer. Nie jest to materia w ogólności, czyli na zasadzie gatunku, bo wiemy, że dla Marksa Y, gatunkowe ukształtowanie się bytu, na przykład człowieka, to w tym y, Marx z Engelsem upatrywali szczytu rozwoju materii, że materia w człowieku po raz pierwszy staje się materią duchową, rozumną, duchem, myślącą istotą. To tak jak zobaczcie Państwo, duch heglowski w człowieku uzyskuje swoją samoświadomość, czyli Bóg Hegla zawdzięcza człowiekowi to, że jest myślącym Bogiem, że może rozumieć rzeczywistość łącznie z sobą samym jako Bogiem. A Mark z Engelsem dokonali materialistycznej interpretacji. Heglowskiej dialektyki, i w miejsce ducha absolutnego wprowadzili materię. I ta materia w postaci gatunkowej osiąga szczyt swojego bytu. Ale to jest dla socjalistów rasistowskich Niemiec niewystarczające. Nie ludzkość jako gatunek jest tym wykwintem w rozwoju materii, lecz rasa. I nie tylko rasa ta naturalna, czyli germańska, ale każdy Niemiec tylko wtedy może być członkiem narodu niemieckiego, kiedy jako przedstawiciel rasy germańskiej przyjmie wszystkie zasady, normy i treści ideologii Trzeciej Rzeszy. Dopiero wtedy zasługuje na to, żeby być częścią tego pojęcia i rzeczywistości folk, w sensie folk, czyli w sensie narodu. Stąd też właśnie tutaj rozumiemy, że yy, o tym mówi także Rosenberg, że yy, w tym pędzie i walce życia. Od i oddalaniu się człowieka od zwierzęcia, że tylko wtedy w świetle rozwoju nauk przyrodniczych, czyli Darwina, że trzeba też przeinterpretować Darwina i mu powiedzieć, że tą rasą przewodnią w rozwoju materii, czyli świata jako materii, tą bytowością przewodnią ma być. Rasa germańska y, ukształtowana przez ideologię socjalizmu względnie komunizmu marksowsko-engelsowskiego, ale jeszcze musi być i ta wersja socjalizmu zmieniona na wersję socjalizmu rasistowskiego. Więc tutaj y, rozumiemy, że... Y, to, co Otto Dietrich wyartykułuje, socjalizm narodowy nie stawi jako najwyższego kryterium indywiduum, bo to uczynił liberalizm, a liberalizm trzeba zwalczyć, no bo jednostka to jest przeszkoda dla socjalizmu rasistowskiego i to istotne, lub ludzkości, bo wiemy, że pod tym pojęciem kryje się Marks i Engels i ich rozumienie ludzkości jako gatunku, lecz naród jako jedyną realnie i zrośniętą organicznie całość, która zna życie. I w związku z tym nigdy więcej, skoro wprowadza się byt rasy germańskiej, Przetransponowany przez ideologię socjalizmu na byt, folk, germański, to skoro ta bytowość, a w niej Führer, to jest szczyt bytu jako bytu, to nigdy więcej nie będzie istnieć nauka o Bogu i o rzeczach wokół Boga, ponieważ czas tych nauk na zawsze przeminął ze względu na narodziny czasu światopoglądowej postawy pochodzącej z rasy nordyckiej i tworzącej socjalizm narodowy jako wartość światopoglądową. Drodzy Państwo, Alfred Rosenberg doda, nie istnieją prawdy wieczne. Nie istnieje Kościół. Rzymskokatolicki. Udowodnili to uczeni nauk przyrodniczych, twierdzi Rosenberg, że nie istnieje wieczność. I dlatego według niego trzeba odrzucić ten stary zabobon o stworzeniu świata z nicości, ex nihilo, przez Boga Biblii. Co sprzeciwia się też według Rosenberga zasadzie wolnych badań naukowych, bowiem nauka Kościoła nie wyprowadza rodzaju ludzkiego od różnych pierwotnych rodziców. Czyli nauka Kościoła wyprowadza cały rodzaj ludzki od Adama i Ewy, od prarodziców w raju. I posłuchajcie Państwo, co już Rosenberg powiedział wtedy, w tym kontekście zasadniczej krytyki Kościoła, że Kościół rzymsko-katolicki zbudowany na świętym apostole Piotrze okazuje się światem ducha przeciwnym Europejskiemu. I przeciwko której, dodaje Rosenberg, wszystko, co było w nas szlachetne i wielkie, Walczyło od zarania i wykrwawiło się, by zniszczyć ten cały aparat kościelno-rzymski, który czyni rozum ślepym, na przykład przez uprawianie czarodziejstwa sakramentów oraz innych form religijnych, otumaniających zmysły, fantazję. I całego człowieka, którego należy obudzić. Tutaj chodzi, drodzy Państwo, o rewolucję samostwarzania, rewolucję autokreacji, rewolucję stwórczości, w której Führer, z odkrywcy prawdy, zostaje obwołany, jak powie nasz wybitny, nieżyjący już niestety uczony, Świętej Pamięci, ksiądz-profesor Tadeusz Styczeń. On odkrył, że ideologia tak pojęta czyni się autokreatorem wszelkiej rzeczywistości. Dlatego też y, rozumiemy, kochani, że wszystko, co boskie, kościelne, święte, sakramentalne, czy w sensie sakramentaliów, jak woda święcona, musi być z pozycji socjalizmu rasistowskiego odrzucone. Czym jest dla nas dzisiaj chrześcijaństwo? Pyta Józef Goebbels. Socja, socjalizm narodowy jest religią. Brakuje nam jeszcze tylko geniuszu religijnego, który roztrzaska stare, przeżyte formuły i utworzy nowe. Brakuje nam rytuału. Socjalizm narodowy musi kiedyś stać się religią państwa Niemców. Moja partia jest moim kościołem. I ja wierzę, że najlepiej służę Panu, jeżeli wypełniam Jego wolę i uwalniam mój uciemierzony naród z łańcuchów niewoli. To jest moja Ewangelia. A gdzie przy tym natrafię na sprzeciw, obojętnie kiedy i jaki, to usiłuję go złamać tak dotarłem do jasności tę problematykę Adolf Hitler wielokrotnie omawiał z Józefem Gebelsym i właśnie w przemówieniu z 1 maja 1935 roku możemy wynieść bardzo ciekawą refleksję cytuję Firera tak o to proszę Was. Odnówcie w tym dniu tej wielkiej i dumnej demonstracji świata Wasze wyznanie do Waszego narodu, do naszej wspólnoty i do naszego socjalistyczno-narodowego państwa. Moja wola to musi być wyznaniem nas wszystkich. Jest Waszą wiarą. Moja wiara jest dla mnie tak samo jak dla Was, wszystkim na tym świecie. Najwyższym jednak, co Bóg dał na tym świecie, jest mój naród. W Nim spoczywa moja wiara. Jemu służę z moją wolą i Jemu oddaję moje życie. Niech to będzie naszym wspólnym, świętym wyznaniem w Dniu Pracy Niemieckiej, który tak słusznie jest dniem Nacji Niemieckiej. Heil zwycięstwu pracy niemieckiego narodu. Stąd program Partii Socjalistyczno-Narodowej jest w świadomości jej członków na zawsze ważnym wyznaniem wiary. I proszę posłuchać, że równocześnie wyznaniem wiary o treści wiecznej oraz o wartości wiecznej, chociaż trzecia rzesza nazwała swój program programem czasowym. Stąd drodzy państwo rozumiemy, czym jest Hakenkreuz. Jako godło ideologiczne trzeciej rzeszy Niemców który jest obrazem zmysłowym obracającego się słońca przez ciepło słoneczne każdego roku powracającego życia i w końcu wiecznego trwania życia dla naszego narodu W tym duchu socjalistyczno-narodowym wypowiedział się także Alfred Rosenberg który wskazał też na sankcje braku afirmacji tego nowego absolutu. A mianowicie, germańskie wartości charakteru są wieczne, według których ma się ustawić wszystko inne. Kto tego nie chce, rezygnuje ze swoich ponownych narodzin niemieckich. I sam sobie wypowiada wyrok śmierci. I ten bodaj najważniejszy ideolog trzeciej rzeszy, Rosenberg, doda, To nie chrześcijaństwo przyniosło nam umoralnienie, lecz chrześcijaństwo ma do zawdzięczenia jego trwałe wartości charakterowi germańskiemu. Czyli nie absolut objawienia chrześcijańskiego w Jezusie Chrystusie jest praracją wszelkiego bytu, w tym także germańskiego, czyli społeczności Niemców, lecz to społeczność Niemców jest praracją dla każdej postaci, którą nazywamy absolutem. I... I jeszcze tak puentując, posłuchajmy fragmentu Józefa Goebbelsa, który w swoich pamiętnikach napisze, iż pomiędzy ekstremami, jak socjalizm narodowy i bolszewizm, nie istnieje żadne pośrednictwo. Tutaj jeden musi uprzątnąć plac drugiemu. A ten drugi zajmie jego plac. Ale od strony treściowej, ten sam Goebbels napisze i pyta siebie na naradzie z Hitlerem, Geringiem, innymi najważniejszymi i najbardziej wpływowymi postaciami trzeciej Rzeszy Niemieckiej. Postawiono na jednej z debat, tego sztabu generalnego w sensie ideologicznym pytanie, czy my treściowo różnimy się od bolszewików? I jednogłośnie dano odpowiedź podczas tej samej debaty, że nie różnimy się niczym. Jesteśmy co więcej merytorycznie bliźniakami. Ale z czego wynika taka postawa względem bolszewizmu? Z tego, że skoro w istotę bytu wprowadzono sprzeczność, to wiadomo bolszewizm, który rościł sobie absolutystyczne prawa i nadzieje i socjalizm rasistowski Hitlera, wiadomym było, że będą obydwaj walczyć na śmierć i życie. I ostatnia myśl. I możemy przejść do części najważniejszej, jeżeli nasz drogi i wspaniałomyślny pan redaktor Witold nam na to oczywiście pozwoli. A mianowicie minister państwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej Adolf Wagner nie pozostawia żadnych wątpliwości co do podstaw ideologicznych całego systemu Rzeszy. My przyznajemy się do Niemiec, pisze. A Niemcy są Adolfem Hitlerem ponieważ w nim zamknięta jest nieśmiertelność ruchu a tym samym i narodu niemieckiego wpisanego przez Führera jako stwórcę w wieczny prąd młodości Drodzy państwo jestem wam pewną zasadniczą uwagę dłużny. A mianowicie jest kwestia, która zasadniczo nie jest zbadana. A mianowicie kwestia finansowania tej ideologii. Anglicy, Szwajcarzy, Amerykanie w USA dysponują stosowną dokumentacją przepływu finansów i kapitału z III Rzeszy Adolfa Hitlera do Londynu, Bazylei głównie, ale my przeciętni śmiertelnicy niestety nie mamy do tej dokumentacji dostępu. W związku z tym rozumiecie, kochani Państwo, co należy zbadać? Należy zbadać, jak przepływały finanse w czasie III Rzeszy Niemieckiej. Bo wiecie Państwo, czego jestem pewien? Że gdyby nie finanse tak zwanego Zachodu, to do II wojny światowej by w ogóle nie doszło. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że Hitler wprawdzie mógł na przykład po aneksji Austrii ukraść narodowi austriackiemu czy austro-węgierskiemu 20 ton złota, tylko że Hitler z tym złotem nic nie mógł zrobić. I wiemy, że zabezpieczenie różnych walut krajowych. Było w tamtym czasie dokonywane w złocie. I Hitler nagromadził go całe góry, tylko że nie mógłby nawet dokonać tej przysłowiowej aneksji Austrii czy Czechosłowacji, gdyby był nie, nie miał wspólników, którzy mu złoto skradzione poszczególnym narodom podbitym. I państwom, gdyby mu sprytni ludzie, bankowcy, nie zamienili złota, które Hitler im przekazywał, na twardą walutę. Dlatego, kochani państwo, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to uważam, że do tematu, który wybraliśmy sobie i pan Witold zaakceptował, należy dodać te uwagi, ale z wielkim bólem pragnę wyznać, że dla naukowca, jak nie dotrze do źródeł, to to jest w badaniu rzeczywistości jego pięta Achillesa. Nie można się w konsekwencji na ten temat. Profesjonalnie wypowiedzieć, ale z racji na uczciwość i rzetelność naukową pragnąłem Wam, kochani, tę uwagę ostatnią przekazać. Ja ufam i wierzę, że szereg archiw, a szczególnie Londynu, Bazylei, Waszyngtonu, że one zostaną otwarte. I już na sam koniec powiem, bo tak długo jak długo te archiwa dotyczące finansowania II wojny światowej nie zostaną otwarte, to my nie będziemy wiedzieć, co się dzieje w naszej godzinie. Bo ja osobiście widzę związek między tymi, którzy finansowali II wojnę światową, i tymi, którzy serwują nam w naszej epoce operację pod kryptonimem COVID-19. Te rzeczy, drodzy Państwo, trzeba badać. One są niezwykle ważne. I dlatego też, że jesteście tacy dobrzy, pełni poświęcenia, bo przybycie Wasze do tego miejsca po Golgocie w Ziemi Świętej, to pewnie to miejsce jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o rozmiar doświadczonego przez człowieka czy wcielonego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który we wszystkich męczennikach oświęcimia cierpiał, to miejsce jest pewnie drugim w dziejach świata, gdzie skala, rozmiar. Ludzkiego cierpienia z powodu istniejącego zła, którego przyczyny nazwaliśmy sobie tylko tak szkicowo w naszym spotkaniu, w naszej rundzie, to pewnie jest to drugie miejsce w dziejach świata, uświęcone krwią naszych przodków na czele ze świętymi, świętą Teresą, Benedyktą od Krzyża, Edit Stein córką żydowskiego narodu i świętym Maksymilianem Marią Kolbę, synem polskiego narodu, że oni są symbolami tego niebiańskiego wręcz heroizmu, ofiary, poświęcenia, wzorem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego Boga człowieka, do tego, żeby nas zbawić, bo krzyż kochani dla ludzi Bożych. dla Bożego Syna jest po to, żeby nam okazać największą i wiekuistą miłość. I Krzyż w życiu człowieka także się po to pojawia ostatecznie, żebyśmy ją spotkali. I to nie tylko na czas, lecz na wieczność. I za Wasze przybycie do miejsca, do tej golgoty, jakby drugiej w dziejach świata, do Oświęcimia, składam Wam i jako człowiek, i jako kapłan, i uczony, najserdeczniejsze podziękowania, a także za wysłuchanie tych kilku myśli, które mam nadzieję, że. Pewne treści w Was może tak jeszcze głębiej osadzą, a może kilka rzeczy było nowych, ale ta atmosfera, ta refleksja, ufajmy, że to wszystko Polsce, Polonii i całemu światu przysporzy takiego oddechu, ducha prawdy i ducha nadziei. Najserdeczniej wszystkim Państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapleć. Bóg zapleć. I to... Bardzo dziękuję. Bóg zapleć. Bóg zapleć. Bóg zapłeć. Kochani Państwo, może nie traćmy czasu. Pan Witold, ja jestem pewien, że, że jakiś czas na dyskusję przewidział. Czy, y, przepraszam, czy, czy pan redaktor, y, czy mamy tutaj pana redaktora od pana Witolda? Y, drodzy Państwo, nie chciałbym tutaj zburzyć panu Witoldowi porządku tego wieczoru. Nie wiem, jaki jest plan po naszym spotkaniu. Jeżeli moglibyśmy jeszcze yy, pewne. Proszę? Tak? Kochani Państwo, to proszę, może Państwo mielibyście jakieś uwagi, uzupełnienia, czy też właśnie y, jakieś pytanie. To, to proszę bardzo. Bardzo, prze, bardzo przepraszam w imieniu pana redaktora Witolda Gadowskiego, ale bardzo leje i jest problem z koncertem, dlatego został wezwany w sprawach dalszego programu. Jego proszę to zrozumieć. Świetnie. To Bóg zapłać. A ja pocieszę naszych organizatorów, bo jeden ze współpracowników pana redaktora Witolda taki przerażony był, jak spotkaliśmy się po moim przyjeździe. I, i ja pytam się, panie redaktorze, dlaczego pan redaktor jest taki smutny? Albo pogoda pokrzyżowała nam tak szyki. A ja mówię, panie redaktorze. Zapewne my wszyscy tu zgromadzeni i cała Polska, i nie tylko będziemy dziękować Państwu, bo to pewnie dzięki tej ofierze i wkładzie i tej wartości tego spotkania i drugiego marszu pamięci Polaków i Polonii do obozu niemieckiego koncentracyjnego w Oświęcimiu. To Pan Bóg zesłał takie hojne błogosławieństwo na naszą ziemię, bo deszcz to piękne, wspaniałe błogosławieństwo. Więc panie redaktorze, proszę się nie smucić. To wielki dar Boga żywego dla nas. I za to Panu Bogu całym sercem dziękuję. Proszę bardzo. Proszę. bardzo. Chciałem zapytać, czy było tak, jak zapowiadałem? No. Musimy stawiać na intelektualistów, żeby odbudować elitę. Bo inaczej będziemy mieć taką elitę buraczaną, której nie chcemy. A intelektualiści czytają, podają źródła, są precyzyjni w swoim myśleniu. I chyba tak było, prawda? Jest pytanie, tak? Księże profesorze, w roku 20. po odzyskaniu niepodległości, po nawałnicy bolszewików Warszawa, na kolanach i z Matką Boską i z Panem Jezusem to odparła. Ale przeszło 20 lat. I, i te nasz, y, nasze chrześcijaństwo, to przywiązanie do Pana Boga y, się y, rozpłynęło. Jeżeli, historycznie, jeżeli weźmiemy Warszawę rok 1939, to tam materia, tam rozpusta y, y, ogarnęła y, y, te nasze władze. W, 40, w latach 40-50 chrześcijaństwo, duch, znowu do nas wrócił po tych ciężkich doświadczeniach. I książę, profesorze, czy, czy historia się nie powtarza? Czy my, jak baranki, znowu nie szykujemy się do następnej rzezi? Bóg zapłeć, kochani państwo. Pierwszym przedmiotem ataku wrogów człowieka w sensie jednostkowym, czy narodowym, czy państwowym to jest atak na rozum. Zauważcie strategię operacji COVID-19. Na pierwszym miejscu, uważam, w dwudziestym roku. Zastosowano techniki wykasowywania, paraliżowania umysłu ludzkiego. Ta operacja COVID-19 tylko dlatego tak się dalece powiodła, że dalece powiodła się aplikacja systemów ideologicznych, ideologizacji ludzkości. Rozum został Powiem Państwu z pozycji mojego warsztatu filozoficznego, byłem pełen podziwu w 2020 roku, jak genialnych technik użyto, żeby rozum Polaków, Europejczyków i całej ludzkości sparaliżować. Ale najpierw to były te techniki dotyczące umysłu ludzkiego. Najpierw uruchomiono wszystko, żeby sparaliżować umysł, żeby umysł ludzki był zablokowany, a dopiero później sięgnięto po techniki w medycynie, zaczęto zniewalać świat medycyny i tak jak w 1968 roku, drodzy Państwo, użyto za instrument rewolucji na tamtym etapie studentów, Uniwersytetów w Zachodniej Europy i Ameryki Północnej, to tak do roku 2020 sięgnięto po świat medycyny. I świat medycyny uczyniono w ostatnich trzech latach awangardą rewolucji, czyli tym najbardziej wysuniętym na, na czoło oddziaływań ideologicznych instrumentem, czyli praktycznie poza wyjątkami lekarzy, pielęgniarek, przedstawicieli służby zdrowia czy polityki zdrowotnej poszczególnych państw, ale to były wyjątki, które się temu reżimowi yy, rewolucyjnemu, yy, neokomunizmu globalnego nie poddały. Ale tego musimy być świadomi. Ale proszę zobaczyć, że jeżeli się bliżej przyjrzymy, yy, technikom, które stosowała trzecia Rzesza Niemiecka, to dokładnie mieliśmy, tylko że w nieco zmodyfikowanej formie, z tymi samymi technikami, które stosował Józef Goebbels, Alfred Rosenberg i wszyscy najbliżsi współpracownicy Führera z jednej strony i Stalina z drugiej strony. Dlatego też Drodzy Państwo, rozumiecie moją postawę jako filozofa, że ja tak długo trudno mi dopomóc narodowi, narodowi, jak długo nasz system edukacji w Polsce nie wprowadzi filozofii, bo, drodzy Państwo, brak filozofii. Nie można mieć bardziej wyborowego kontekstu dla zideologizowania ludzkich umysłów, jak przez to, że wykasujemy filozofię, że zablokujemy, zamkniemy drzwi uniwersytetów polskich, uczelni polskich, liceów, techników, szkół zawodowych, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków. Bo drodzy Państwo, ci, którzy dokonali operacji COVID-19 i ja uważam osobiście tak bardzo na trzeźwo, że y, mają poważne sukcesy niestety do chwili obecnej y, w wymiarze światowym, czyli w wymiarze ludzkości. I y, y, to wiecie Państwo, od kiedy oni ideologizują umysł ludzki jak od pierwszych oddechów człowieka. Dlatego też właśnie my, jako Polacy, powinniśmy zrozumieć, a szczególnie w tym miejscu, które nazywa się Oświęcim, że i tutaj podzielam zdanie brata. Wiemy, że gdybyśmy byli jako naród i Kościół w Polsce, posłuchali Matki Bożej Fatimskiej, to sądzę, że była realna szansa, żeby sprostać temu wyzwaniu, które jak słyszycie, kochani, w takim telegraficznym skrócie przedstawione, ono jest taką nieod niedorzecznością, że żaden umysł ludzki, ludzki, nie może się za tak kim satanizmem opowiedzieć czy on jest natury germańskiej czy innej a i co więcej pamiętajmy że kiedy myśmy w Polsce uzyskali sukcesy nazwijmy je militarno politycznymi tylko i wyłącznie wtedy kiedy stawialiśmy na wszechmoc boską przez pośrednictwo Matki Najświętszej Maryi jako królowej. Pokażcie, drodzy Państwo, jedno zwycięstwo Polski na przestrzeni Odmieszka I, które byłoby na innych racjach oparte. Przecież nie ma takiego wydarzenia historycznego. A co to, kochani Państwo, oznacza? Co oznacza, że w sensie militarno-politycznym. Odnoszę się do Boga, ale z całą świadomością i konsekwencją. To oznacza, że jako syn narodu polskiego, czy jako naród polski, sięgam po boską wszechmoc. A boskiej wszechmocy nie miał żaden z władców tego świata do dyspozycji. Proszę zobaczyć w historii narodu żydowskiego. Tylko wtedy zwyciężał, co opisują karty pisma Starego Testamentu i Nowego, bo zarówno Żydzi starotestamentalni, jak też nowotestamentalni uzyskiwali sukcesy. Ale kiedy? Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wpisywali się w relację, z boską wszechmocą. Wtedy i w Starym Testamencie i w Nowym ci Żydzi, którzy zrezygnowali z tej relacji z Bogiem Wszechmocnym, przegrywali. Ponosili klęski osobiste, rodzinne, społeczne i narodowe. Dlatego też recepta dla nas, kochani, i tutaj, w tym miejscu, na nowo sobie przez nas wszystkich uświadomiona. Tajemnicą sukcesu narodu na ziemi jest wszechmocny, odwieczny Pan Bóg. Wszystkie inne racje zawodzą. Ale wystarczy nam ta racja żeby gigantów pokonać, największych. Chciałbym... Przy... Chciałbym przy... czy jutro będzie nam ksiądz towarzyszył w marszu do Auschwitz? Oczywiście. Tak. Teraz powiem tylko tyle. Możecie, jak chcecie, rozmawiać dalej z księdzem profesorem, ponieważ burza huczy wokół nas i pada deszcz, i trochę się koncert opóźnia, ale będzie. Także umówmy się, że ja wpadnę i powiem Wam, że już koncert startuje. Dobra? A do tego czasu, dopóki Pan książę profesor będzie miał siłę, to, to proszę bardzo. Ja myślę, drodzy Państwo, mając taką niezwykłą, niebiańską, wspaniałą myślność Pana redaktora Witolda, że my na koncert przerwiemy sobie debatę, a tak będziemy do marszu. Do, od... No. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Chciałbym serdecznie księdzu profesorowi podziękować, Chciałbym serdecznie księdzu profesorowi podziękować za ten wykład, a kwestią o którą chciałbym zapytać, ponieważ uważam, że jest ona równie istotna w kontekście wykładu księdza profesora, jest taka, że ksiądz profesor zasygnalizował że cały mit o korzeniach prawicowych nazizmu niemieckiego nie jest, jest po prostu no, fałszywy. To w, te, te, w Polsce jest obecna narracja, jakoby środowiska narodowe, narodowo-patriotyczne były obecnie spadkobiercami tej y, faszyzmu y, włoskiego bądź nazizmu niemieckiego i Chciałbym zapytać właśnie księdza profesora, jak przełamywać ten fałszywy pogląd, zważywszy na to, że ojciec polskiego ruchu narodowego Roman Tmowski bezpośrednio odwoływał się między innymi w swoim wybitnym, w swoim wybitnym dziele myśli nowoczesnego Polaka, nierozerwalnie odwoływał jakby mówił, że Naród polski, jego tożsamość narodowa nie może istnieć bez katolicyzmu. I chciałbym właśnie zapytać, jak walczyć z tym fałszywym poglądem, ponieważ jeszcze podczas wcześniejszego wystąpienia pana Witolda został przez pewną panią poruszony wątek patriotyzmu w gospodarce kupowania produktów polskich, ale jak możemy przenieść to, przełmywać właśnie te fałszywe poglądy na gruncie tej filozofii dotyczącej... Na, y, historii naszego narodu, naszej tożsamości narodowej. Bóg, zapłać, panie Ksawery. Bardzo dziękuję. Tak na marginesie jeszcze uwaga, ponieważ byłem pytany, jak zaraz po przybyciu, czy coś przywiozłem napisanego. Więc pragnę z radością powiedzieć, że mamy pięć tomów już wydanych, rozmów niedokończonych. I tam, m.in. w jednym tomie, jest kwestia nazizmu. Też ją y, analizowałem, więc będzie można chyba gdzieś przy wyjściu, czy tam przy stoliku, z książkami nabyć dzisiaj. I mogę też podpisać Państwu, jakbyście sobie życzyli, jako jakieś y, życzenie. Y, kochani Państwo, najlepiej wskazywać na źródła i czytać źródła, że jeżeli spotykamy się z kimś takim, to nie w sensie jakiejś polemiki, tylko zapytać się, czy czytałeś Mein Kampf, czy mit XX wieku Alfreda Rosenberga, czy inne rzeczy. Po prostu yy, musimy wiedzieć, Drodzy Państwo, że maszyneria ideologiczna deprawacji umysłów świata jest gigantyczna. Wydaje się na nią w sensie finansowym fortuny, olbrzymie finanse. Gdyby wydać na rzecz y y głodnych czy bezdomnych te pieniądze, które ideologia światowa inwestuje w deprawację ludzkich umysłów, to drodzy Państwo, nie byłoby ani jednego dziecka, które by umierało z głodu. To tak dla porównania. Myślę, że y, nie jest to teza błędna. Y, I co to oznacza, kochani? Y, rozum, y, gospodarka czy relacja do własnego narodu, czy własnej rodziny. Wszystko to powinno być oparte na rozumie najpierw. Proszę zobaczyć, że cokolwiek by się nie twierdziło, mówiło i w jakimkolwiek aspekcie, cokolwiek by się nie działo na świecie, to proszę się przyjrzeć strukturze mediów i to dalej w dalekim tego słowa znaczeniu. Nie rozróżniam tutaj zasadniczo mediów, a to dlatego, że jestem filozofem i niestety nie znajduję istotnych różnic pomiędzy różnymi środowiskami medialnymi, podkreślam istotnych. I, i jeżeli badamy strukturę mediów, to proszę zobaczyć, dam jeden przykład z ostatnich dni. Zwróciliście Państwo, zapewne mający każdy z Was więcej kontaktów z mediami niż ja, bo moje kontakty z mediami to są prawie że wyzerowane. I to nie dlatego, żebym świata medialnego nie cenił. Tylko dlatego, że jeżeli chcę zachować umysł w jako takiej formie, czyli w tym, żeby poznawał prawdę na co dzień, to nie mogę sobie pozwolić na taką gigantyczną, prze, przekraczającą nawet moje możliwości osobiste, falę deprawacji mojego umysłu. I dam Państwu jeden przykład z ostatnich dni. Prześcigali się dziennikarze polscy z lewej i prawej sceny dziennikarskiej w przekazywaniu wiadomości, ile to rząd polski będzie dofinansowywał. Yy, kwestie opału czy energii na zimę polską. Proszę mi wierzyć, co mnie w tym, ale to straszliwie, dogłębnie przeraziło. Żadna dziennikarka, żaden dziennikarz, czy z lewa, czy z prawa, nie zapytał, nie dotknął przy tym głównej przyczyny tego stanu rzeczy. A jaka jest główna przyczyna tego stanu rzeczy? Zakaz wydobywania węgla. Wiecie, Wiecie, kochani Państwo, z jakiego ducha wyrasta zakaz wydobywania węgla przez Polaków, Niemców czy innych? Z tego ducha, który, o którym dzisiaj mówiliśmy. A wiecie Państwo, dlaczego nam się zakazuje wydobywania węgla? Dlatego, że paru paniom i paru panom w Unii Europejskiej i poza nią w szczególności, nie podoba się prawda o tym, że każdy z nas jest człowiekiem. Tak jest. Czy wiecie Państwo, dlaczego jest zakaz wydobywania węgla, czy gazu, czy ropy, czy innych rzeczy, czy dóbr na naturalnych? Bo ci Państwo, a to jest zaledwie parę rodzin na świecie, uznali, my nie jesteśmy ludźmi. Czy wiecie Państwo, o jaki problem tutaj chodzi? My nie mamy prawa być ludźmi. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że człowiek, jako człowiek, ma naturalne prawo otrzymane osobiście od Boga Najwyższego do wszystkich dóbr naturalnych. Rozumiecie Państwo? <klucz> powiem Państwu, powiem Państwu, że gdybym się udał osobiście, do każdego z decydentów, którzy podjęli tę decyzję o wykasowaniu dostępu Polski, Europy i wielu innych narodów do węgla choćby, gdyby miał możliwość, żeby spotkać każdego z decydentów, to wiecie Państwo, ja bym go nie pytał o to, czy dlaczego zakazał węgla. Czy mi da dopłatę do zakupu węgla, tylko ja bym mu postawił jedno pytanie: Czy ja dla ciebie jestem jeszcze człowiekiem? Zauważcie Państwo. Dlaczego, kochani Państwo, Trzecia Rzesza niektórych Polaków. Niektórych Żydów i niektórych przedstawicieli innych narodów skazała na śmierć, dlatego że nie uznała ich za ludzi, za osoby ludzkie, bo kto nie przyznał się nie do rasy germańskiej, tylko do ideologii socjalizmu rasistowskiego? Ten nie miał prawa bytu. Dlatego, kochani, radzę Wam mieć rozumny dostęp do tego, co na forum publicznym mówi się jako niemieckie. Bo rozumiecie Państwo, że jak się dotychczas interpretowało, trzecią rzeszę. I ja 14 lat będąc w Republice Federalnej Niemiec nie zamierzałem zabierać się za analizę tej ideologii. I ja dopiero w Polsce po wypowiedzi prezydenta USA Baracka Obamy o polskich obozach zagłady natchnął mnie duch Boży, żebym się zajął analizą tej ideologii. Bo ja zasadniczo do te, tamtego momentu miałem wypaczone rozumienie trzeciej rzeszy niemieckiej w sensie ideologicznym. Bo byłem pewien, że Hitler ten naturalny naród Niemców uznawał za naród, a okazuje się to nieprawdą że Hitler i cała ta jego ekipa ideologiczna żadnego Niemca w sensie jego rodowodu z niemieckiej rodziny nie uznała za Niemca. Niemcem w sensie folk, części narodu, jako część narodu dopiero stawał się każdy Niemiec urodzony z niemieckich rodziców ale dopiero wtedy, kiedy przeszedł pranie mózgu i całym umysłem opowiedział się za tą satanistyczną, rasistowską i socjalistyczną i materialistyczną ideologią. To jeżeli, kochani Państwo, my jesteśmy w takim potrzasku intelektualnym, że ja jako profesor filozofii Dopiero przez analizę źródeł dochodzę do zrozumienia najważniejszych pojęć, które zadecydowały o takim kataklizmie, jednym z największych w dziejach świata. To znaczy, że, drodzy Państwo, przeciętny człowiek globu jest zasadniczo odcięty od tej wiedzy. I tutaj ten przykład z węglem. On pokazuje, kochani, że my tylko dlatego nie mamy prawa do węgla, ponieważ my nie jesteśmy uznani za decydentów o Jego zakazie wydobycia za ludzi, nawet nie w sensie za ludzi w rozumieniu socjalizmu czy komunizmu Karola Marksa i Fryderyka Engelsa jako ludzkości, czyli jako gatunku. Ani jako gatunek ludzkość nie jesteśmy afirmowani, ani jako jednostkowe, osobowe podmioty przynależące do ludzkości. Rozumiecie, kochani, w jakim my jesteśmy podczasku? Człowieka nie uznaje się za człowieka. I dlatego dyskusje o kopalniach, o węglu, rozumiecie, kochani, że to jest jedna wielka... Takie kłamstwo, bo ci ludzie, którzy nam mówią, że zakazujemy w 2050 roku definitywnie wydobycia węgla w Polsce, wiecie Państwo, co oni o nas sądzą, że my nie mamy statusu osób ludzkich i narodu osobowego, bo Bóg w Trójcy Świętej jedyny dał nam prawo jako ludziom w Polsce do korzystania. Owszem, rozumnego, ale korzystania ze wszystkich naturalnych dóbr pospolitej Polskiej. Powiem, kochani, powiem, kochani, że każdy, kto ośmieli się na terenie Rzeczpospolitej wypowiedzieć, zakazuję Ci wydobycia węgla. Każdy, kto chce nam sprzymusić i założyć nam maski na twarz, każdy, kto zakazuje nam y, korzystania z żywego ognia, każdy, kto w Polsce będzie nam ograniczał czy hodowlę zwierząt, czy roślin, czy uprawę ziemi? Każdy jest rodowodem spokrewniony z największymi bestialskimi niemieckimi ideologiami trzeciej rzeszy niemieckiej. A dlaczego, a dlaczego, kochani państwo, ta teza jest nie do obalenia? Dlatego, że tamci z Trzeciej Rzeszy Niemieckiej wszystkie zakazy i wyroki śmierci oparli na wszystkich męczennikach II wojny światowej na tezie, że jeżeli nie poddasz się praniu mózgu w tej ideologii, to nie jesteś godzien życia, czyli nie jesteś człowiekiem. Obecny kształt ideologii neokomunistycznej, zobacz, skonkretyzowanej w ostatnich trzech latach pod kryptonimem COVID-19, przyjmują w odniesieniu do osób ludzkich całego globu takie same stanowisko. Przekreślili nas, kochani, jako osoby ludzkie. I jako społeczności zgromadzone w małżeństwa składające się z jednej kobiety i jednego mężczyzny, w rodziny składające się z rodziców i dzieci, w narody. I dlatego my musimy, kochani, stąd, z Oświęcimia, przesłać jednoznaczny apel. My się na zagładę ludzkości w jej wymiarze narodowym, międzynarodowym i jednostkowym absolutnie nie godzimy. I dlatego i dlatego kochani zakazów które są sprzeczne z prawem naturalnym w Rzeczypospolitej pospolitej polskiej respektować nie zamierzamy. <plosy> dlatego że te zakazy bazują na najgłębszej tezie to znaczy na odrzuceniu Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego jako Stwórcy, Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości i świata. I ani na zamach na Boga objawienia chrześcijańskiego, ani na zamach na człowieka w Polsce, w Polonii, w Europie i na świecie nikt, kto ma resztki rozumu, zgodzić się nie może. Dlatego, kochani, odmawiamy i nikt z nas rozumnych nie może się zgodzić z zakazami prawnymi, które godzą w samą istotę prawa naturalnego. Kochani Kościół to jedyny istniejący jeszcze na szczęście ambasador prawa naturalnego. To, że, kochani, mamy taką sytuację, o czym wy wiecie lepiej niż ja, bo ja mogę za Sokratesem powiedzieć tak najuczciwie, jak, jak potrafię to wyznać, że ja nic nie wiem. Ale wiem, kochani, że jest ktoś, kto wszystko wie. Kto jest absolutem, czyli Bogiem? Co to oznacza w tym pytaniu, jeżeli dobrze słyszę te różne aspekty? Kochani, jeżeli pytam o Kościół, to w pierwszym rzędzie pytam o jego boskiego i ludzkiego założyciela Jezusa z Nazaretu. A On jest i w boskości, i w człowieczeństwie święty. Chrystus jest, kochani, święty. Nie pojawił się na ziemi większy ambasador prawa naturalnego jak Chrystus. Zobaczcie jego Ewangelię. Nie przy... Ewangelia to jest, kochani, między innymi konstytucja prawa naturalnego. Nikt tak jasno nie wyłożył, jaki porządek naturalny Bóg objawienia chrześcijańskiego Starego i Nowego Testamentu stworzył. I dlatego Bóg jest Stwórcą i człowieka, i dóbr naturalnych, jak węgiel choćby. I my mamy uniwersalne, i to tego uczy Kościół do godziny obecnej, i żaden kardynał, papież, biskup nie może tego zmienić, że drodzy Państwo, kwestia, Dostępu do dóbr naturalnych jest przez Kościół na gruncie Ewangelii Chrystusa, czyli pierwszej Konstytucji o prawie naturalnym, tej najważniejszej. Chodzi o to, że Kościół powiedział o powszechnym używaniu dóbr. Co to oznacza? Każdy człowiek jako człowiek z racji na swoje bycie człowiekiem ma prawo na przykład do wydobywania węgla. Rozumiecie Państwo? Każdy. I co więcej, czy zakaz zatem unijny, czy polski, czy on wiąże nas w sumieniach kogokolwiek, jakiegokolwiek człowieka na globie? Żadnego. Kto używa naturalnie rozumu? Trze, bo w prawie naturalnym, kochani, w ogóle w pytaniu o prawo, to trzeba używać rozumu. Bo już Cyceron, czy Sokrates, Platon, Arystoteles uczyli nas w starożytnej Grecji i Rzymie, że y, prawy rozum, czyli rekta ratio jest racją prawa. Czyli wszelki Akt prawny w państwie, w kościele, w rodzinie, w gminie, wszędzie musi mieć rację rozumu. I na przykład czym jest racja rozumu w kwestii tego, że istnieją jako człowiek, na przykład w Polsce, każdy obywatel Rzeczypospolitej jest człowiekiem. I teraz my Stąpamy po ziemi, szczególnie na Śląsku, ale także u nas na Lubelszczyźnie. Są olbrzymie pokłady węgla. I teraz my stąpamy po ziemi, w której jest węgiel. I teraz co mówi rozum? Tylko sam rozum, nawet nieochrzczony. Jeżeli jesteś człowiekiem i używasz rozumu i stąpasz po węglu, a idzie zima i będzie Ci zimno w domu, masz prawo wziąć łopatę kilow i na oczach premiera Rzeczypospolitej Polskiej wydobywać węgiel. A co by się. Ja, kochani, nie wiem, jak wy, bo ja chyba jestem niewierzący. Bo ja nie wierzę, żeby tak światły naród jak Polski miał takich premierów, którzy jakby zobaczyli obywatela Rzeczypospolitej z kilofem i łopatą wydobywających węgiel, żeby się ogrzać, żeby oni mu zakazali tej czynności. To, że oni mogą sobie takie paragrafy wysyłać, żeby unijni technokraci byli usatysfakcjonowani, to jest inna kwestia. Ale ja wam mówię, a teraz premier Rzeczpospolitej nie słucha nas. I broń Boże, żebyście premierowi spokój zakłócali. A jeszcze jak mu powiecie, że ksiądz Tadeusz wam naopowiadał o tych to może... Ale ja wam, kochani, dam radę sokratejską miłujcie Pana Premiera ze wszechmiar. Tak jak nas Pan Bóg odwieczna miłość uczy. Ale pamiętajcie, jak o Pan Witold już zapowiedział, że błyskawice, pioruny, ale ja wam powiem, że błyskawice i pioruny w Oświęcimiu dzisiaj są łagodne. Bo jak ja w Niemczech przemawiałem na przykład o III Rzeszy, to proszę mi wierzyć... Ja byłem oddalony kilkanaście kilometrów od kościoła, a już mi ludzie meldowali, księży, profesorze, pioruny przyszły i to wyszły nie wiadomo skąd. I w tym kościele, w którym miałem przemawiać przeciwko trzeciej Rzeszy, że ci ludzie drżeli, ci Niemcy zachodni, południowi, nad granicą ze Szwajcarią, nad Trenem. I oni drżeli. A ja powiedziałem: nie bójcie się, że Piorun strzelił w wieżę kościoła i zniszczył nagłośnienie w waszym kościele. Co ja mam wam do powiedzenia, to powiem. Tylko będę musiał podnieść nieco mój delikatny głos. Ale wszystko usłyszycie, co ja przygotowałem. I miałem takie expose o Trzeciej Rzeszy, że ci Niemcy zachodni przychodzili do mnie i mówią: księże, profesorze, nie mów tak! Bo oni Ciebie zaaresztują. A ja mówię, ale w, w zachodnich Niemczech są słodkie więzienia, więc no. niech mnie zaaresztują, to ja będę mieć więcej czasu na pisanie książek. Także powiedzcie naszemu drogiemu panu Witoldowi, że pioruny w Oświęcimiu są łagodne. Niech nie. Rozochaca się, żeby organizować dalej Marsze Pamięci. To kochani, to najserdeczniej... Ja tylko powiem króciutki komunikat pana Witolda, bo on jest taki delikatny, że nie chciałbym nam przerwać tego, tej debaty. A jak usłyszał, że jest taka słodka, to nie wiedział, czy koncert jest tu, czy tam. Więc, drogi panie redaktorze Witoldzie, przezacny, wielkie Bóg zapłać. Bo widzisz, gdyby ciebie pan Bóg tutaj nie przysłał, to nikt z nas by się tutaj nie pojawił. I ani jednego koncertu. Więc wielkie Bóg zapłać, drogi panie Witoldzie, tutaj w imieniu nas wszystkich i już melduję posłusznie, bo pan Witold mówi, przestało padać, <noise> więc idziemy na prawdziwy koncert, a za ten koncert całym sercem Wam dziękuję i wielkie Bóg zapłać i trwajmy, kochani, w miłości do Boga, do każdego człowieka, a także do pana Witolda. <noise> Bóg zapyć, bardzo dziękuję.